Dzień dobry, moi drodzy. Czerwiec prawie się kończy. Czas ma swój własny czas. I to pokazuje nam, że jest już prawie połowa tego kalendarzowego roku. A czas nie czeka. Czas idzie. Pytanie, czy my za tym czasem nadążamy? Nowa świadomość. Czym jest nowa świadomość? W mojej książce Czas zmian sporo piszę o nowej świadomości, pokazując tą świadomość strachu i świadomość wolności. I ta nowa świadomość jakby już tu jest, zagościła wśród nas i wiele osób odczuwa tę nową świadomość. I mój poprzedni film Odchodzę wzbudził sporo pozytywnych emocji i komentarzy i ja dostałam od Was taki fajny feedback, gdzie dzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i bardzo Wam za to dziękuję, bo to o to chodzi właśnie, żebyśmy dzielili się ze sobą, abyśmy się wspierali, aby jeden drugiego brał za rękę i abyśmy szli razem tam, gdzie mamy iść, tak? Ale przynajmniej na tym odcinku drogi, na którym nam po drodze, że tak powiem. A jest to droga właśnie do nowej świadomości i jakby zgłębiania tej nowej świadomości, bo wiele osób już jest i odczuwa tę nową świadomość. Nowa świadomość nie jest o krzyku. Nowa świadomość nie jest o dramatach. Nowa świadomość nie jest o ocenianiu, o wykluczaniu, o dzieleniu. To jest stary świat. To jest świat trzeciego wymiaru. Świat strachu, bo to strach dzieli. Nowa świadomość akceptuje. Nowa świadomość uśmiecha się. Dzisiaj jak tak chodziłam po parku, to zauważyłam, że ludzie spontanicznie mówią do mnie hi, good morning, how are you? Nie znam ludzi, a uśmiechają się do mnie i ktoś mi powiedział, wiesz, bo ty się uśmiechasz, ty idziesz i ty się uśmiechasz. I rzeczywiście tak jest, że jestem pogrążona gdzieś tam w swoich myślach albo nie jestem, zwykle jestem. Ale te myśli są miłe, są przyjemne i ja się uśmiecham do swoich myśli, uśmiecham się do drzew, uśmiecham się do tych ptaszków, które tutaj są, do wszystkiego, do ludzi i uśmiecham się nawet do tego żółwia, który tam widzę pływa pod powierzchnią wody i ten żółw taki ociężały na lądzie, on tam jest po prostu mistrzem świata w pływaniu. I to jest takie, to wzbudza we mnie radość. Rzeczywiście, tak mogę powiedzieć, to wzbudza we mnie radość. I wiem, że wiele osób doświadcza, ma podobne doświadczenia i jak gdyby jest na podobnym etapie tej podróży, tak? To jest ta nowa świadomość. I nie ma tu martwienia się, w ogóle to słowo martwić się, tak? Od martwe, bo to jest martwa energia. Martwić się tak na o coś, co może nigdy nie nastąpić. To jest taka martwienie się i narzekanie to jest bardzo duży, taka niepotrzebna strata energii. Takie wyrzucanie do kosza energii, marnotrawienie energii, tak można powiedzieć. Tak? Zamienianie żywej energii w martwą.
Słowa mają moc i słowa są tą czarodziejską różdżką, tak jak nasze myśli. I warto zwracać uwagę na słowa, które wypowiadamy, które piszemy. Te słowa pisane mają taką, w moim odczuciu, taką jakby podwójną moc. Ponieważ to jest jakby napisane, odciśnięte, tak? I trwa. I my jako ludzie opieramy się na tym słowie pisanym. Bo słowo, ta kultura oralna jest ulotna, tak? Tak jak to widzimy na przykładzie Kasia Masło Maślane. No właśnie. Okej. Indianie. Tam była kultura oralna. Przyszli, tutaj mówię o Amerykanach, o Indianach Ameryki Północnej, ale podobnie było w Ameryce Południowej. Przyszli Hiszpanie i co robili? Hiszpanie zabierali dzieci, budowali tutaj takie misje. Mamy w południowej Kalifornii, w Kalifornii tutaj, gdzie mieliśmy jakby kolonizację najpierw Hiszpanów i Kalifornia przez jakiś czas należała do Hiszpanii, do Królestwa Hiszpanii. Potem była wojna między Meksykiem, a potem przejął to Meksyk, a potem w wyniku wojny z Meksykiem, między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, Kalifornia przeszła pod jurysdykcję Stanów Zjednoczonych. Ale to, co robili Hiszpanie, to zabierali dzieci do tych misji i jakby zabierali im kulturę, zabraniali mówić w ich języku, tym ich plemienia, rodzimym języku, zabraniali kultywować tradycje i jakby wbijali w tą tradycję zachodnią, cywilizacji zachodniej, tą europejską, tą chrześcijańską. Potem przyszli Meksykanie, to był taka odwilż była, to był taki dla Indian tutaj czas takiego względnego spokoju i potem pojawili się Anglicy, a Amerykanie. No i robili to samo w jeszcze gorszym wydaniu jak Hiszpanie. I było zabieranie dzieci od rodzin do szkół przymusowe, nauka języka angielskiego, zabranianie jakby pamiętania o swojej tożsamości. To samo zresztą robili Anglicy w Australii z aborygenami i w innych miejscach i to samo, tak jak Hiszpanie, ci hiszpańscy franciszkanie robili podobnie. Jezuici, no, ktokolwiek tam, gdziekolwiek się pojawił z ramienia kościelnego. I my obserwujemy to teraz, to się dzieje na naszych oczach, kiedy nasze dzieci nie są już naszą własnością. Ta cała ideologia kilkuliterowa jest nauczana w jakiejś takiej dziwnej, wypaczonej narracji w szkołach i podawana naszym dzieciom. I tak się programuje, tak się zmienia programy, zaczynając od dzieci. Bo dla tych dzieci to będzie to, co teraz jakby im się pokazuje, to dla nich to będzie w ich świecie dorosłym, będzie już czymś jakby normalnym, naturalnym. Miałam okazję ostatnio obejrzeć parę różnych seriali na Netflixie, to ta ideologia kilkuliterowa jest wszędzie. I to, co w moim
pokoleniu było jakby... No inaczej na to patrzyliśmy, na tą całą ideologię LGBTQ+, AI. Patrzyliśmy na to inaczej. To teraz jest... No, dla wielu osób z mojego pokolenia może być to w ogóle nie do pomyślenia, że można w taki sposób coś tam pokazywać. Ale to się dzieje. I to jest nowa świadomość, ale jaka jest ta nowa świadomość? Pytanie, jaka jest ta nowa świadomość? I czym będzie? I dla kogo czym jest ta nowa świadomość? Bo oczywiście ilu ludzi, tyle perspektyw. Tyle punktów widzenia i tyle jakby określeń, słów na coś, na jedną rzecz, na jedno zjawisko, na jedno coś. Więc tutaj jakby warto się przyglądać słowom i warto się przyglądać tej narracji i warto wybierać mądrze. Warto z tymi dziećmi rozmawiać. Ja mam córkę 18-letnią, która właśnie skończyła kalifornijski liceum, kalifornijski high school. I powiem szczerze, że na niektóre tematy jest mi trudno z nią rozmawiać, ponieważ jej się wydaje, że ja czegoś nie wiem, że ja nie rozumiem, że geje i lesbijki byli również w moim świecie i nie było to dla mnie jakiś problem, tak? Tyle, że ci ludzie jakby niekoniecznie chcieli tak się afiszować ze swoją orientacją seksualną, bo dlaczego mieliby to robić? Bo to, co robisz jakby w swojej sypialni, w swojej prywatności, jest twoją prywatnością. I niekoniecznie chcesz z tym wychodzić i niekoniecznie oni chcą brać udział w tych różnych paradach, zwanych paradami wolności, które z mojej perspektywy, w moim odczuciu też są wypaczoną narracją, jakby odwróconą narracją. Bo ja nie wiem, czy to jest o wolności, bo ktoś, kto jakby bombarduje mnie swoją orientacją, swoim, nie wiem, stylem życia, swoim ideologią, to nie jest o wolności. To jest o takim terroryzmie w przestrzeni publicznej. Czyli ja narzucam ci swój punkt widzenia. To nie jest o tolerancji. To nie jest... Oczywiście macie prawo się ze mną nie zgodzić i ja to uszanuję. Ja się dzielę moim punktem widzenia. Dla mnie wolność to jest wolność. Ja ciebie akceptuję takim, jakim jesteś i nie pytam się ciebie o to, czy jesteś gejem, lesbijką, czy trans, czy kimkolwiek tam siebie, jakkolwiek siebie określisz. I nie oceniam ciebie pod tym kątem, bo ja widzę w tobie człowieka. Dla mnie jest ważne, co jest w twoim środku, jakim człowiekiem jesteś. Bo dopóki jakby to, co robisz w swojej sypialni, dopóki nie krzywdzisz kogoś, to naprawdę jest mi obojętne. To jest twoja przestrzeń, twoja prywatność. I jeżeli coś się dzieje za obopólną zgodą, to jest wasz świat. Ja niekoniecznie chcę w tym uczestniczyć i niekoniecznie chcę tam zaglądać, bo i dlaczego miałabym to robić? Dla mnie to jest wolność, właśnie taki szacunek dla prywatności, szacunek dla drugiego człowieka. Miałam teraz taką sytuację, że ktoś z moich znajomych na Facebooku umieścił zdjęcie takiej pięknej kobiety czarnoskórej. Nie wiem, czy to było oryginalne zdjęcie, czy to była kreacja artificial intelligence, znaczy sztucznej inteligencji. No ale na zdjęciu była kobieta. Młoda, piękna, czarna kobieta. Twarz, taka zbliżenie. I ta osoba, która umieściła to zdjęcie, mężczyzna, który
uważa siebie za bardzo świadomego. Podpisał to zdjęcie, ale coś takiego, ale czekoladka chętnie bym zjadł. No i tak, zareagowałam. Rzadko reaguję, na politykę to w ogóle już nie reaguję od dawna, ale jakby kobieta, szacunek dla kobiety. Tam, gdzie jest brak szacunku, to rzeczywiście ja reaguję. I były tam komentarze, ja zareagowałam, że właśnie no, niestosowny jest ten komentarz. Grzeczny, to była grzeczna, jakby zwrócenie uwagi bez jakiegoś ataku, bo ja nie mam zwyczaju, aby atakować ludzi, raczej to jest takie grzeczne pokazanie jakby innego punktu widzenia. Natomiast ten pan napisał, że jest atakowany, bo co tu jest z tym złego, że kobieta jest smaczna i do zjedzenia, i do schrupania, i w ogóle, no, jakby zaczął się sam siebie pogrążać, no, przepraszam, i później jego żona interweniowała, że no, pani Kasiu, ale no, ja nie rozumiem, dlaczego akurat pani powinna być, bo pani bym się spodziewała czegoś innego, bo pani jest taka bardzo mądrą kobietą, a pani tutaj, no przecież nie zdarzyło się pani, żeby powiedzieć na mężczyznę, że i podniecać się mężczyzną, że takie ciacho jest i że kogoś by pani chciała schrupać, zjeść, no nie, no ja nie używam takiego języka, i nie jestem w tym odosobniona. Ja nie mam ochoty kogoś zjeść, a mężczyzn nie postrzegam jako ciacho. W ogóle nie patrzę na ludzi w kategoriach jedzenia, więc nie bardzo, znaczy ta pani, państwu nie było trudno zrozumieć, że ktoś może na to patrzeć inaczej. Takie patrzenie na kobietę i pisanie schrupałbym czarna czekoladka i tak dalej, to jest uprzedmiotowianie kobiety. Kobieta staje się jakby obiektem, przedmiotem, a nie istotą ludzką. Bo jeśli patrzysz na ludzi w kategoriach tylko przez pryzmat seksu, no to może warto się nad tym zastanowić, dlaczego w taki sposób patrzysz. Bo człowiek nie jest tylko seksem. Jeśli patrzysz tylko przez pryzmat seksu na drugiego człowieka, no to mówimy tutaj o takich instynktach zwierzęcych, no tak by przynajmniej Freud i Jung to zakwalifikowali. Także warto się nad tym zastanowić, gdzie tu jest jakby, gdzie się zaczyna, gdzie kończy człowieczeństwo. Nas kultura, ta cywilizacja zachodnia przyzwyczaiła, nie tylko, bo w zasadzie wcześniej było podobnie jeszcze, jakby w tej epoce, gdzie liczyliśmy czas przed naszą erą, że ta kobieta na pewnym etapie historii została uprzedmiotowiona, jakby sprowadzona do roli takiej służącej dla mężczyzny i uciechy dla mężczyzny. Jakby zabrano kobiecie głos, zabrano kobiecie godność i założono jej, co zresztą widać w krajach muzułmańskich, założono jej tą sukienkę taką szarą, tak, tą burkę. I to jest czasami symbolicznie, bo jest to, powiedzmy sobie, ta energetyczna sukienka, czyli sprowadzanie do roli kopciuszka. Kopciuszek jest niewidzialny. Ale służy uciesze. I z kobietą można bezkarnie robić, co się chce. I patrzenie na kobietę właśnie taki przez pryzmat, taki mniam-mniam, tak? I smutne jest to, że tak wiele kobiet godzi się na coś takiego. Że tak wiele kobiet nie widzi tutaj jakby tej
tej odwróconej narracji, dlatego że tak zostały zaprogramowane, że jakby ten mężczyzna jest gdzieś tam zawsze wypychany na to pierwsze miejsce, tak? Przed kobietę, a już jak kobieta gdzieś tam się znajduje w świecie męskim, tak jak polityka na przykład, to jak te kobiety się zachowują? One rywalizują z mężczyznami. Ubierają się jak mężczyźni w garnitury i mówią jak mężczyźni i rywalizują z mężczyznami, krzyczą. To są te feministki. Ty nie musisz być feministką. Dla mnie w ogóle to słowo feminizm jest taki... takie ma jakby konotację pejoratywną. I bo z mojej perspektywy kobieta nie musi walczyć z mężczyzną. Bo my jesteśmy równi. My idziemy ramię w ramię. A twoją siłą jest właśnie twoja kobiecość i twoja mądrość. Ta energia żeńska. Jaka jest najsłynniejsza kobieta w historii? I tutaj, jeśli zapytasz kobiety, to od wielu kobiet usłyszysz Kleopatra. Kleopatra piękna, ale Kleopatra, poza tym, że była dla Egiptu dobrym władcą, nawet bardzo dobrym władcą, była inteligentna, świetnie wykształcona, ale była manipulantką i jakby wiele rzeczy ugrywała seksem. I no, jakby opinię ma takiej niezbyt chwalebną opinię ma, tak? Jako osoby. Tak się zapisała na kartach historii. Ale wiele kobiet patrzy na urodę. Tak? I właśnie na jakieś tam przymioty seksualne. I to, co słyszę od mężczyzn, to właśnie jest coś takiego, że kurczę, Kasia, no poznaję jakąś laskę, ona zaraz, wiesz, po 5 minutach zaczyna mi opowiadać, jakie ona cuda tantry zna i jakie ona cuda w sypialni robi. No to wiesz, no ja jako facet, to wiesz, no może i skorzystam, ale a może nie skorzystam, ale jak od razu jakoś mnie tak cofa do tyłu. I jak zapytasz mężczyznę o taki ideał kobiety, to często usłyszysz Mona Lisa. Mona Lisa jest tajemnicą i jest obietnicą. Mona Lisa nie była jakiejś wybitnej urody, tak jak Kleopatra. Była tak, jak my to nazywamy, przeciętną mieszczką z Florencji. No taką dobrze usytuowaną, bo jej mąż był handlarzem jedwabiu, który był dosyć popularny w tamtych czasach, więc nawet nieźle im się finansowo powodziło. Ale Mona Lisa urodziła się w typowej jakiejś takiej włoskiej rodzinie i w wieku 15 lat została wydana za mąż za 29-letniego właśnie handlarza jedwabiem. To taki dwa razy jakby starszy od niej, z jej perspektywy to był już starszy pan, ale tak to bywało i ona głosu tam nie miała, urodziła 6 dzieci, on już miał, zresztą był wdowcem, miał chyba syna z pierwszego małżeństwa, wtedy kobiety umierały bardzo często, tam gdzieś czytałam, że co czwarte bodajże, co czwarta kobieta przy porodzie umierała, odchodziła. Była też spora śmiertelność noworodków. Sama Mona Lisa miała 6 dzieci, 3 córki, 3 synów, 1 syna bodajże pochowała właśnie w dzieciństwie. Natomiast była typową taką kobietą, żoną, matką, bardzo pobożną, gospodynią, bardzo pobożną, spokojną. Nie wyróżniała się jakoś specjalnie na tle ówczesnych kobiet, ale miała to coś.
to coś, co zauważył Leonardo da Vinci. Ten uśmiech, który był obietnicą, ale też tajemnicą. Po śmierci Leonarda ten obraz zamówił, jeszcze tak skończę, ten obraz zamówił mąż. I ten obraz Mona Lisy, ten obraz jakby nigdy nie został im przekazany z różnych powodów. Przede wszystkim chyba dlatego, że Leonardo nigdy tego obrazu nie ukończył. I tak woził go gdzieś tam ze sobą. Potem po jego śmierci ten obraz trafił w ręce jego asystenta, a po śmierci asystenta w ręce sióstr asystenta, i one sprzedały ten obraz królowi Francji za, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, 9 milionów dolarów. I ten obraz wisiał w Fontainebleau, wisiał w Luwrze, wisi do tej pory w Luwrze. Kiedy za czasów, kiedy jakby we Francji panował Napoleon, to Napoleon powiesił sobie ten obraz w sypialni. To był jego ulubiony obraz, ulubiona kobieta, na którą lubił patrzeć. I wielu mężczyzn właśnie jakby w taki sposób patrzy na kobietę. Tajemnica, obietnica, a nie taka... taki krzyk i głośny śmiech i jakby konieczność, taka potrzeba zwrócenia na siebie uwagi i obietnice, co ja, czego ci nie dam, tak? Co ja nie potrafię, jaka ja jestem. Mężczyzna lubi odkrywać. Mężczyzna lubi zdobywać. I oczywiście możesz zdobyć w cudzysłowie tego mężczyznę, odkrywając ten swój kwiat na pierwszym zaraz spotkaniu, ale zwykle tak jest, że im więcej trudu mężczyzna włoży w zdobywanie czegoś, tym bardziej to coś ceni. Tym to coś ma dla niego większą wartość. Ale to z każdym z nas tak jest. Jak dostajemy coś podane na tacy, to ignorujemy często, nie widzimy, nie ma to dla nas jakiejś tam wartości. Nie doceniamy. Natomiast jak musimy się trochę namęczyć i jest tam jakby, poczujemy jakiś ból związany z tym zdobywaniem czegoś, wiedzy na przykład, to też wtedy inaczej do tego czegoś podchodzimy. Inaczej to cenimy. Dbamy o to. Także warto się nad tym zastanowić. Nowa świadomość jest właśnie o tym, dziewczyny. Bo świadomość starego świata to była trochę inna świadomość. I teraz mamy jakby dwie drogi. Jedna to jest ta droga tej takiej świadomości, że wiesz, otwierasz swoją sypialnię na oścież i każdy tam może z butami wejść i z kamerą i po prostu patrzeć i komentować. A druga to jest szacunek dla prywatności. Co wybieram ja? Co wybierasz ty? Co wybiera każdy z nas? Jaką świadomość wybierasz? Jaką rolę, jak postrzegasz rolę kobiety, tak? Jak postrzegasz kobietę? Jeśli jesteś kobietą, jak postrzegasz siebie? Czy jesteś tajemnicą? Czy jesteś obietnicą? Czy jesteś po prostu nie wiem. No właśnie, trudno znaleźć mi słowo, bo no, takie pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to jest właśnie ta Kleopatra, która no, była świetną kusicielką, jak wiemy z historii, i rzeczywiście potrafiła zawrócić w głowie, ale na koniec dnia nie była szanowana. I jakby zapomniano o jej osiągnięciach politycznych,
A zapamiętano ją właśnie, historia ją zapamiętała jako, chociaż piękną, to wiedźmę. I taką w negatywnym, pejoratywnym słowa znaczeniu. Intrygantkę, rozpustnicę. Także tutaj warto jakby pomyśleć o tym, jak ja rozumiem nową świadomość, jaki ja chciałabym świat budować, czy chciałbym świat budować, w jakim świecie ja chcę żyć, jaki świat ja tworzę swoimi myślami, słowami, czynami. Bo to, w jaki sposób my postrzegamy to wszystko, to jakby myślą swoją kreujemy. I mówimy tutaj o tym, że tak wszystko się łączy ze sobą. I to bardzo fajnie pokazuje ten mój poprzedni film Odchodzę, gdzie wiele osób napisało: Kasia, w punkt, ja mam dokładnie te same odczucia na ten moment. Ten świat stary mnie męczy. Ten świat krzyku, chaosu, strachu. Ja odchodzę. I czyli łączymy się. I podobne myśli, tak? Na pewnym poziomie jakby wyłapujemy podobne informacje. Dostrajamy to swoje wewnętrzne radio energetyczne do fal konkretnej częstotliwości z konkretnymi informacjami. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że no ja jestem modny i tak dalej, i idę tam, będę jeść robaki, będę... Wolno ci, oczywiście, że ci wolno. Ja, nie usłyszysz ode mnie słowa krytyki. Wręcz przeciwnie, zapytam, czy ci to smakuje. I powiem okej, jeśli mi powiesz, że ci smakuje. Powiem good for you, bo to jest twój świat i masz prawo do swojego świata. A ja nie... Jakie ja mam prawo, żeby jakby oceniać świat, który sobie tworzysz? Jeśli czujesz się w nim dobrze, no to jest okej. Wszystko jest okej, dopóki nie krzywdzimy kogoś. I ten komentarz, o którym wspominałam na Facebooku, wiele kobiet poczuło się urażonych, bo jakby kobieta utożsamia się z kobietą. Ja nie jestem czekoladką do zjedzenia. Zobacz we mnie kobietę, człowieka, a nie czekoladkę. Czekoladki są w pudełku, zawinięte w jakieś papierki dla ozdoby. I czekoladkę można zjeść i zrobić z nią wszystko, co się chce. Ale czekoladka nie ma głosu. O tym to jest, takie uprzedmiotowianie kobiety. To jest ta nowa świadomość, która tutaj schodzi. Te dzieci, które stary świat próbuje programować na nową świadomość, ale w jakąś taką dziwną, odwróconą narrację. I te dzieci mają mętlik w głowie. Nie dziwne, że te dzieci często nie wiedzą, kim one są, bo jakby ten świat polityki strachu, która ubrała piórka wolności, te szatki wolności, taki kostium, tak naprawdę kontroluje umysły. I tutaj trzeba być ostrożnym, bo to jest ten czas taki na Ziemi, gdzie my widzimy już, jak to kłamstwo i ta odwrócona narracja działają. Więc warto przyglądać się swoim myślom, warto przyglądać się swoim słowom, które wypowiadamy, bo słowa mają moc i określenia, w jaki sposób coś określamy. Akceptacja, tak.
Wdzięczność? Tak. Brak szacunku? Nie. Przynajmniej z mojej strony. Tak mam już, że reaguję na brak szacunku. Reaguję i to mam jeszcze z dzieciństwa i wiele osób, które pamięta mnie ze szkoły, czy z podstawowej, czy z liceum, to właśnie przypominają sytuację, kiedy ja reagowałam zawsze tam, gdzie się komuś działa krzywda. I nie... To nie było tak, że ja tam działam w jakichś organizacjach, czy coś, bo jakoś tak nie po drodze mi, ale na swoim podwórku jest reakcja. I to jest takie ważne, słuchajcie, abyśmy się wzajemnie wspierali, abyśmy się jednoczyli w tym czasie zmian. Człowiek, który zna swoją wartość, nie ma problemu z tym, aby promować kogoś, aby podać rękę komuś, aby pomóc komuś, aby docenić kogoś. Ten, który ma niskie poczucie własnej wartości, ma tendencję do tego, aby stawiać siebie ponad i umniejszać komuś. To jest pycha, to jest też ta odwrócona narracja, bo niskie poczucie własnej wartości to instytucje religijne wbijają nam, że to jest o pokorze. To nie ma nic wspólnego z pokorą. I tak to działa po prostu. Jeśli wierzysz w Boga, to jakby jesteś dzieckiem Boga, bo tak ci mówi religia, to kiedy umniejszasz sobie, to umniejszasz swojemu Ojcu w niebie. Że On jakieś takie dziwne dziecko stworzył. Tak, to jest nieprawda. To jest kłamstwo samo w sobie. I to takimi grubymi nićmi szyte. Kochaj bliźniego jak siebie samego. To jest to ten balans energii. Wtedy jest ta zdrowa relacja. I jeśli ja wiem, kim jestem, to ja nie mam problemu z tym, aby cieszyć się z Twojego sukcesu, cieszyć się Twoją radością, dzielić z Tobą Twoją radość. Bo Twoja radość jest także moją radością. Twój sukces jest także moim sukcesem. Tak to po prostu działa. I to jest ten czas, kiedy tak ważne jest, abyśmy się jednoczyli, abyśmy się brali za ręce, abyśmy tworzyli tą nową świadomość na naszych zasadach. Tak? Nie tą odwróconą, gdzie kobieta jest czekoladką, jest przedmiotem. To jest o szacunku. Dziewczyny, jeśli ty, dziewczyno, nie szanujesz siebie, to kto cię uszanuje? Jakby świat traktuje cię tak, jak ty traktujesz siebie. W taki sposób. Jeśli zakładasz milion kostiumów na siebie, łącznie z tymi przyklejanymi rzęsami i tak dalej, czy wydaje ci się, że mężczyzna tego nie widzi? Oczywiście mężczyźni są mądrzejsi niż wielu kobietom się to wydaje i mężczyźni widzą więcej niż wielu kobietom się to wydaje. Oni się po prostu godzą na pewne rzeczy albo się nie godzą na pewne rzeczy. Bo dla mężczyzny, z punktu widzenia mężczyzny, ten świat kobiety to w ogóle jest jakiś taki bardzo dziwny świat. Bo świat męski jest bardziej prosty. Świat męski jest oparty na konkretnych zasadach.
Natomiast w świecie kobiet z tymi zasadami jest różnie. Raczej ich nie ma niż są, bo nawet jak są, to łatwo je łamać. I w świecie, świat kobiet jest trudno zrozumieć, bo kobieta nie rozumie sama siebie, te emocje, którym podlegamy. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zabrano kobiecie kobiecość. Dlatego, że wmówiono kobiecie przez te tysiąclecia, że jest kimś innym niż jest, że jest nic nie warta, że jest przedmiotem. Uprzedmiotowiono kobietę. I dlatego kobiety mają taki problem z własną kobiecością, z własną tożsamością. Co jest kobietą, tak? A co jest wmówionym programem? Bo te filmy, które oglądamy, one są programami również. Filmy w telewizorze, tak? Czy w kinie. To jest jakaś tam narracja, którą my przerzucamy. To jest taka szkoła, my to uczymy się w ten sposób. Taki program komputerowy tak naprawdę. I my kopiujemy ten język z tych telenoweli, czy język, które posługują się politycy czy dziennikarze. My to kopiujemy w życiu prywatnym. My jako globalnie, jako społeczeństwo, tak? No bo ja tutaj oczywiście daleka jestem od tego, żeby powiedzieć, że wszyscy kopiują, ale tak jak to słowo ciacho, ja tego nie kopiuję i nawet w ogóle nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek użyła takiego określenia. Dla mnie ciacho to jest wuzetka, szarlotka, sernik, ptyś, tak? To jest tort, to jest ciacho. Ja chętnie zjem, dlaczego nie? Akurat te, które wymieniłam, lubię, ale nie w odniesieniu do mężczyzny. Dla mnie mężczyzna to jest albo męski, albo niemęski, albo mądry, albo głupi. Albo dorosły, albo niedorosły, czyli świadomy, albo nieświadomy. No, w taki sposób postrzegam mężczyznę. No, albo jest chemia między mną a nim, albo nie ma chemii. Mężczyzna, który jest w związku z inną kobietą, dla mnie jest... ja na niego nie patrzę w ogóle, jakby z automatu wyłącza mi się coś takiego, że patrzę na niego w kategoriach jakby obiektu, tak? Dla siebie, tak, partnera, czy nie wiem, jakiegokolwiek takie zachowania jako mężczyznę. I tylko patrzę jak na znajomego, przyjaciela, kolegę i to wszystko. Nie przekraczam pewnych granic, dlatego że nie robi się drugiej kobiecie tego, czego nie chciałabyś dla siebie. To jest moja zasada. Nie wiem, jaką ty masz zasadę, ale ja się tego trzymam i przyznam szczerze, że służy mi to. Dzięki temu unikam niepotrzebnych problemów, bo i po co mi te problemy? I tyle. Ale to jest też o szacunku dla siebie samej. Bo dlaczego ja miałabym siebie stawiać w jakichś niekomfortowych sytuacjach dla mnie? Dlaczego miałabym podejmować taką decyzję, żeby ranić sama siebie i jakby wbijać siebie w sytuacje niekomfortowe? To jest, słuchajcie, kwestia zaprogramowania głowy i dziewczyny, ja wiem, że są różne sytuacje, ale zawsze masz wybór. I to ty wybierasz, ty decydujesz. I tyle. Nie zbudujesz związku na czyjejś krzywdzie. Nie zbudujesz szczęścia na czyjejś krzywdzie. I to wszystko jest właśnie o tej nowej świadomości. To, co jeszcze jakby było dopuszczalne, wydawało nam się, że jest dopuszczalne, tak? Bo tak nam świat powiedział. W tym starym świecie, w tej nowej świadomości patrzysz na te wszystkie
zjawiska i te wszystkie rzeczy jakby inaczej. Tu jest oczywiście też rola mężczyzny, bo mężczyźni mają podobny problem jak kobiety. Co to znaczy być mężczyzną? Jak wielu mężczyzn jest zagubionych w tym świecie, teraz współczesnym, no bo jak rozumieć mężczyznę, tak? No do tej pory było jasne, zasady były jasne, tak? Ja zarabiam na dom, ja jestem głową, ja decyduję, wiesz, a teraz jakby się to wszystko pozmieniało. No u nas w Polsce to może jeszcze nie jest najgorzej, bo jednak ponieważ Polska ciągle na jakiejś wojnie ci mężczyźni byli, no to te kobiety jakby musiały przejmować ster i na przykład prawa wyborcze kobiety dostały dużo wcześniej w Polsce niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w różnych innych krajach Europy. Bo to była jakby naturalna konsekwencja tej naszej historii i tego jakby świadomości Polaków. I gdzieś ten podział ról jest trochę inny niż w wielu innych krajach, nawet europejskich. Ale wiem, że mężczyźni również czują się zagubieni. No to jak to ja mam teraz na równi z kobietą prać? Czyli raz ja piorę, raz ona, raz ja gotuję, raz ona, raz ja sprzątam, raz ona. Tak, no to co, to raz ja półkę przybijam, a raz ona przybija i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to te takie paradoksy, wchodzimy w sferę takich różnych paradoksów i rzeczywiście znam wielu mężczyzn i zresztą czytam i słucham głosów męskich, że mężczyźni też sobie nie radzą w tej nowej, jakby odwróconej narracji, bo czym jest męskość, tak? Z punktu widzenia mnie jako kobiety, a czuję się stuprocentową heteroseksualną kobietą, mężczyzna, wypowiadam się za takie kobiety jak ja, nie wypowiadam się za kobiety innej orientacji, bo nie znam po prostu tego uczucia. Więc ja jako kobieta to lubię mieć przy sobie mężczyznę, gdzie mogę, na którego ramieniu mogę położyć głowę i poczuć się bezpiecznie. I ta myśl, że on przy mnie jest i idzie obok mnie, on nie idzie przede mną czy za mną, on jest jakby równym partnerem, mnie wspiera, tak jak ja wspieram jego. Reszta takiego życia codziennego jest oczywiście kwestią umowną, aczkolwiek z mojej perspektywy to wygląda tak, ja nie jestem taką kurą domową, ale jakby patrzę na to w ten sposób, że to kobieta buduje to ognisko domowe, tworzy to ciepło domowe. To od kobiety jakby kobieta tworzy atmosferę w domu. Mężczyzna buduje mury, czyli dom, czyli to dach nad głową, a kobieta, czyli to, co zewnętrzne, działa tutaj, a kobieta jest tą duszą domu. Bo to też wynika, czyli ta Demeter taka, to wynika też jakby z istoty energii żeńskiej i energii męskiej. I ten balans. Jak kobieta jest uśmiechnięta, to cały dom jest uśmiechnięty. Jak kobieta jest smutna, to dom też płacze. Tak to wygląda po prostu. I te dwie energie jakby się wspierają. I to jest taka nowa świadomość o tej energii żeńskiej i męskiej, o roli kobiecości, o roli męskości. A także o istocie kobiecości i istocie męskości. I nieważne, czy się zgadzasz z tym, co ja powiedziałam, czy się nie zgadzasz, masz prawo, tak jak powiedziałam, do swoich własnych spostrzeżeń i bardzo chętnie poczytam, jakie są wasze przemyślenia w tym temacie. Ale tak, myślę, że istotne jest i ważne jest, abyśmy zadawali sobie pytania, sobie samemu, jak ja to widzę.
jak ja to czuję, kim ja jestem, jak ja postrzegam, ja kobieta, jak postrzegam rolę kobiety. I czy to, w jaki sposób ja definiuję rolę kobiecości, rolę kobiety, to czy to ma pokrycie w tym, co ja robię, czy to jest jakby tylko teoria, a ja tak naprawdę robię zupełnie coś innego. Podobnie z męskością. I w ogóle z tą całą jakby nową świadomością i tą narracją. Bo my tutaj mamy bardzo wyraźne takie lustro i odbicie w lustra. Świat po dwóch stronach lustra jest jak gdyby rzucony nam przed oczy. My to widzimy. My to widzimy, tak jak powiedziałam, ta nowa narracja, ta świadomość, ta nowa świadomość, ale też ta nowa świadomość odbija się w swoim lustrze i mamy tutaj tą całą jakby ideologię, bo to jest taka ideologia tego LGBTQIA+, i tam nie wiem ile jeszcze literek, bo one wciąż dochodzą. I jakby taka wypaczona narracja, bo wszystko jakby jest sprowadzane do tego seksu, seksualizacja społeczeństwa. I ty nie musisz myśleć, tak? Najważniejszy jest seks. I oglądasz filmy skandynawskie, ja bardzo lubię kino skandynawskie, przyznam szczerze, i takie bergmanowskie kino to jest, jak ktoś określił. Ale tam jest jakby normalne w tych filmach na Netflixie, że rodzice jakby popierają i wspierają 16-letnie dziecko, czy to dziewczynka, czy chłopiec, w tym, żeby rozpoczynali swoje życie seksualne i jakby tam żarty seksualne i jakby znaczy w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. No, ja nie wiem, no, to niech każdy to oceni w swoim sercu. Natomiast ja nie mówię, że jest coś w tym złego, nie chcę, żebyście mnie w taki sposób zrozumieli, tylko jakby całe to życie w tych filmach sprowadza się do seksu. O tym mówię. I ten seks na różne sposoby, w różnych konfiguracjach. I to są filmy skierowane do młodego umysłu, do młodych ludzi, którzy jakby są z automatu programowani, że życie jest o seksie i życie się do seksu sprowadza. I to jest okej, to wszystko i tak dalej. Ja nie mówię, że nie jest okej, ale czy na pewno chcemy, aby życie się, i w ogóle czy tak jest, że życie się sprowadza tylko do seksu. I ta uprzedmiotowiona kobieta. No nie wiem. Wypowiedziałam się w tym temacie i tak jak mówię, no niech każdy spojrzy na to ze swojej perspektywy, bo warto. Ale to, co jest istotne tutaj, to właśnie mówię, że to jest jakby odbicie w lustrze, to też jest nazywane nową świadomością. Więc czym dla ciebie jest nowa świadomość? Tu wszystko ma, jakby pod jedną nazwą masz dwa różne światy. I to różne są nazwy do różnych wydarzeń, do różnych jakby czy spraw, a masz jakby po przeciwnych biegunach, czyli odbicie w lustrze. I które to odbicie jest prawdziwe, a które co jest odbiciem, a co nie jest odbiciem. To też warto sobie zadawać takie pytanie. Warto być uważnym, po prostu. Warto być uważnym. Trochę inaczej, jakoś tak ten film się sam potoczył w takim kierunku, w jakim się potoczył. Być może dla wielu osób ten film wyda się kontrowersyjny.
Ale to nie jest tak, że my mamy unikać rozmawiać na trudne tematy, tak zwane trudne tematy. Dla mnie akurat to nie są trudne tematy, ale wiele osób może w taki sposób to odebrać. Tak? To, kim jesteś, kim się czujesz, jest jak najbardziej okej. I to jest o byciu idealnym. I każdy z nas jest idealny na dany moment. Jesteś idealnym aktorem na dany moment, bo na dany moment zakładasz jakiś kostium i grasz jakąś rolę. I grasz ją idealnie, grasz ją na maksa. Jesteś królową, królem tej roli. Tak? Wczuwasz się w tą rolę. Więc o tym jest ten idealizm. Ale każdy z nas jest inny i niby jesteśmy połączeni ze sobą, ale każdy z nas jakby ma swoje własne doświadczenia, swoją własną drogę i to jest jakby okej, jeśli czujesz, że jesteś kim jesteś. Mnie się ludzie pytają, bardzo często pada to pytanie, że wiesz Kasia, ja się czuję, czy pani Kasiu, ja się czuję jakbym nie pasował, czy jakbym nie pasowała do tego świata, jakbym skądś tutaj przyszła, tak jak się opisuje anioły. To znaczy, że tak jest, zaufaj sobie, no bo kimże jest anioł? No anioł to jest extraterrestrial, to jest osoba, to jest istota nie z tej ziemi, nie z tej planety. Tak były określane, takim mianem aniołów ludzie określali te istoty. To no, były stworzone wokół tego oczywiście religie, bo człowiek jak czegoś nie rozumie, to buduje wokół tego jakąś tam narrację i oddaje cześć bóstwom, których się boi, bo tym są religie właśnie i taka jest rola religii, tak samo jak rola polityków, polityki i też ludzie potrafią się modlić do swoich idoli politycznych, czy do swoich idoli nie wiem, kina, celebrytów i tak dalej. Ostatnio parę dni temu miałam wywiad dotyczący książki mojej na kanale Artura Kalbarczyka. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać, to zapraszam, link napiszę, podam pod filmem. I tam nie dopowiedziałam, bo trochę mi prowadzący co chwila skakał z tematu na temat i tak nie bardzo można było się wypowiedzieć, ale tam właśnie rola aktorów podczas tej histerii zastrzykowej. Także wielu aktorów i celebrytów namawiało. No, to moje pytanie jest, od kiedy wierzymy aktorom, moi drodzy? Aktor to jest ktoś, kto ma zagrać konkretną rolę. To jest ktoś wynajęty za pieniądze do konkretnej roli. Jak to świadczy o tobie, tak? No łatwo jest przerzucać teraz winę, bo mi tak jakiś tam aktor Pazura czy pani Janda powiedzieli i ja posłuchałem. Ale dlaczego nie posłuchałeś siebie, czy nie posłuchałaś siebie? Kiedy ja patrzyłam na panią Jandę czy na pana Pazura, ja tam widziałam strach, ja tam widziałam autentyczny strach. Ta kobieta, pani Janda, ona była przerażona tą, jak ona to określała, zarazą. Ona była przerażona. I jej reakcja była wręcz histeryczna. No, miała do tego prawo. No, wiele osób tak zareagowało. Ona też jest tylko człowiekiem. Tak, no, że przy okazji jest aktorką, no to jest. I jakby w tym momencie promując coś, jakby promowała, jakby była w zgodzie z tym, co promuje, tak? Podobnie pan Pazura, ale czy tam wielu innych, ale pytanie jest nie o tych aktorów, tylko pytanie jest o ciebie. Dlaczego myślisz, że jakiś tam aktor czy celebryta w telewizji, pan czy pani z telewizji wie lepiej niż ty? Dlaczego ufasz komuś, a nie sobie? O tym to jest. Dlaczego oddajesz cześć komuś, bo tylko dlatego, że jest w telewizorze? Twoje życie jest o tobie, a nie o tej pani
aktorce czy panu aktorze. To jest tylko aktor i jakże łatwo jest teraz zrzucać na nich winę. Ale to nie jest o świadomości, moi drodzy. Świadomość bierze odpowiedzialność. Świadomość to jest odpowiedzialność. Wolność jest odpowiedzialnością. To jest przerzucanie winy na kogoś i szukanie winnych, obwinianie, dzielenie, oskarżanie, ocenianie. To jest o nieświadomości. To jest o świecie strachu. To jest o niskim poczuciu własnej wartości. Nowa świadomość działa inaczej. Nowa świadomość jest o świadomości. Ale jest też ta nowa świadomość odwrócona w lustrze, która nazywa siebie nową świadomością, a jednocześnie nazywa kobietę apetyczną czekoladką do zjedzenia, do schrupania. Także bądźcie uważni, moi drodzy. Godzina. Okej. Rozgadałam się. Znów się rozgadałam. Z dwóch filmów znów się zrobił jeden. Bo miał być drugi film właśnie o kobiecie jako tajemnicy, jako obietnicy. Ale może jeszcze nagram, bo to jest bardzo interesujący i ciekawy temat. Dotyczy nas, kobiet, i tej rosnącej świadomości bycia kobietą. Ale kobietą, boginią, nie wiedźmą, kobietą. Kobietą w swojej świadomości. Tak? Kobietą, która jest tajemnicą i jest obietnicą. Moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję za ten film. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy kupili moją książkę i jakby te komentarze, które do mnie przysyłacie i podziękowania, bo ta książka jest o nowej świadomości. Ta książka pokazuje świat strachu i pokazuje nową świadomość. Czym jest nowa świadomość? Jak funkcjonujemy w nowej świadomości? I cieszę się, że mogłam pomóc. I tak, ta książka jest inwestycją w siebie, moi drodzy, więc polecam każdemu. I jeśli masz ochotę na rozmowę, jeśli ktoś ma ochotę na konsultację, zapraszam na jeden, na rozmowę. I może jeszcze taka informacja na koniec. Przygotowuję taki nabór do projektu literackiego, do książki, no, to będzie książka z opowiadaniami, Moje przebudzenie. Więcej informacji podam w oddzielnym filmie. Czekam na... udział jest oczywiście odpłatny, no bo to jakby wydanie książki kosztuje. Ten koszt tutaj zamieniamy na ileś tam osób, które się zakwalifikują, ale to wciąż jest ten koszt publikacji. Natomiast książka będzie globalnie dostępna na rynku Amazon i również w formie e-booka. Każdy będzie mógł ją kupić z twoim nazwiskiem, jeśli tam będzie twoje opowiadanie do 7 stron. Więcej informacji podam za chwilę, więcej informacji również będzie za chwilę na mojej stronie internetowej. Może dzisiaj jakoś lub jutro to umieszczę, tę informację i zapraszam do takiego projektu. Jeśli w ogóle, słuchajcie, jeśli ktoś ma książkę i chce ją wydać, opublikować, chętnie pomogę. Po to tu jestem też, między innymi to robię, tym się zajmuję i pomagam w publikacji książek. Także zapraszam. Moi drodzy, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego filmu i dziękuję bardzo za to, że jesteście. I dziękuję za ten film. I dziękuję za czas. Tak? Ten czas jest niesamowity. Słuchajcie, no, połowa roku za nami. Ja mam urodziny 15 czerwca i tak zawsze mówię, urodziłam się w połowie roku, bo czerwiec jest 6 miesiącem, a ma 30 dni, 15 jest
połową jakby miesiąca. No trochę to naciągane na połowa roku, ale powiedzmy sobie tak, tak sobie mówię, tak? Do tego urodziłam się gdzieś tam dokładnie o północy, kiedy była burza. 12, znaczy godzina 20, czy to się 0, tak? Godzina 0, 05, tak? 5 minut po północy. W pełni. Pełnia księżyca. Pytacie się mnie o takie rzeczy, więc mówię. Numer 33. Numerologicznie. Tak? Zodiakalny bliźniak, znak powietrza. Nie są to jakieś rzeczy do ukrycia. Zadajecie mi te pytania, więc mówię głośno, żeby tam nie było przekłamań. Tak, tak to działa. Także połowa roku i wiele osób mówi, a jak ten czas szybko biegnie. No, moi drodzy, czas idzie swoim czasem i czas nie poczeka, aż ty znajdziesz czas, tylko czas po prostu się dzieje, ale może to ty inaczej zacząłeś postrzegać, czy zaczęłaś postrzegać ten konspekt czasu. Może twoja perspektywa się zmieniła. Tak, może zwolniłeś się, zwolniłaś. A może jest to tylko iluzja tego, że ten czas tak biegnie. Bo jak wiemy, czas jest iluzją, ale ten świat po tej drugiej stronie lustra, on bardzo dużo krzyczy i jakby te wydarzenia galopują, tak? Jak ja obserwuję, co się dzieje w świecie, to się śmieję. Ja mówię, ale scenarzyści mają fantazję tego filmu, bo my uczestniczymy w takim filmie, takim thrillerze politycznym, sensacyjnym. I ci, którzy piszą ten scenariusz, naprawdę mają fantazję, wyobraźnię. I jak gdyby te różne filmy Hollywood nałożyły się na siebie i dzieją się teraz w realu, na tak zwanym realu, na naszych oczach. I my w tym, w jaki sposób obserwujemy to i w jaki sposób jesteśmy uczestnikami tego wszystkiego. I coraz więcej osób to widzi, jakie to jest kino, jaki to jest teatr i jak bardzo to kino próbuje zakrzyczeć wszystko. Strach krzyczy i próbuje zakrzyczeć nawet sam siebie. Dzięki temu, że zakrzyczał sam siebie, ludzie się obudzili z tego snu głupca. Wtedy, kiedy zaczęto zmuszać ludzi, kiedy wprowadzano ten przymus tych zastrzyków, tego udziału w tym globalnym eksperymencie, bo my ludzie mamy jednak w sobie tą wolną duszę i ta wolna dusza, ona gdzieś tam zawsze znajdzie sposób, aby powiedzieć nie. Wtedy, kiedy ktoś tę wolność próbuje zabrać. I teraz jest kwestia odwagi, tak? No i to są już takie kwestie indywidualne, ale ja sobie myślę, że każdy z nas ma w sobie taką odwagę, ale nie każdy z nas o tym wie. Każdy z nas ma taką odwagę, aby tak nie być grzeczną kaczuszką i tupnąć nóżką i tańczyć swoją piosenkę. Jak to w moim wierszyku i w piosence, która została nagrana do tego wierszyka, jak to jest. Każdy z nas może jakby dojść do takiego momentu, kiedy mówi dość. Oczywiście indywidualne są ta granica, na której jest to dość. Jest też bardzo indywidualne i zależy od naszych doświadczeń.
i też naszej świadomości, ale dusze są wolne i pamiętaj, że ciało jest tym skafandrem, tym statkiem takim, takim skafandrem na ten, na ten wymiar, tak, dla duszy. I jakkolwiek tą duszę nie postrzegasz, ale to jest ten skafander, abyśmy mogli tutaj funkcjonować. To jest ten taki biologiczny komputer, którym zarządzasz swoją myślą właśnie. To jest ta świadomość, abyśmy to mądrze tej myśli używali. Myśl jest słowem. Na początku było słowo i zawsze jest słowo. I ponieważ dusza jest wolna, więc jest taki moment krzyku dość. Dość, nie chcę tego. I często tak jest, że po tym krzyku dość, po tym tupnięciu nogą, tak naprawdę przestajesz się bać. Przestajesz się bać i okazuje się, że strach, który ten twój kat tak zwany, tak, którym miał nad tobą władzę, właśnie ten strach, jak ja to nazywam, on się wycofuje, bo to był tylko kontrakt duszy. To był tylko kontrakt duszy, który miał sprawić, abyś to dość krzyknęła czy krzyknął. I to jest ten moment, wybieram siebie. Warto wybrać siebie. Wybieranie siebie jest nową świadomością. Moi drodzy, przepraszam, 11 godzina, 11 minut. 11, 11, 11. Ok. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Będzie kolejny film. Jeśli macie jakieś swoje preferencje, byście chcieli, abyśmy porozmawiali na konkretny temat, proszę dajcie znać na prywatnie, na wiadomości albo pod filmami. Ja czytam te komentarze i zresztą widzicie, bo reaguję na wasze komentarze. Jest zawsze jakaś reakcja i ja czytam i bardzo dziękuję za te komentarze, bo to jest taki sposób komunikacji między nami. Wtedy nie mam monologu, tylko mam dialog. I wiem, jakby to jest, wszystko jest informacją, tak? Każdy z nas jest informacją. Pamiętacie, w poprzednim filmie mówiłam, jak dostałam kiedyś informację, jesteś eonem, ale to każdy z nas jest tym eonem. Każdy z nas jest tą informacją. Wszystko jest informacją. O tym też piszę w tej książce Czas Zmian. Wszystko jest informacją. A informacja jest tylko informacją. I to każdy z nas jakby nadaje sens tej informacji. To jest ten zbiór kropek. To jest ten właśnie, czego możemy się nauczyć od impresjonistów. Tak? Wszystko jest zbiorem kropek, tych bajtów takich, bitów. I to my je składamy w jakąś całość. Puzzle, nazywamy to puzzlami. Moi drodzy, bardzo dziękuję i do następnego razu.